Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie, Rostomili Ludkowie. Ja dzisiaj z naszym szlakiem kulinarnym Śląski Smaki przywędrował do samych Tychów, do takiej szumnej restauracji, która nazywa się U Przewoźnika. A wszystko z kisz tego, że tak bez małaś nazywa się sam właściciel. Będzie smacznie, będzie dobrze, będzie po śląsku, bo bryja, o której my już zapomnieli, zakróluje na stole, ale też inksze dobroci, bez cóż musicie być z nami. Idziemy właśnie. Kochani ludkowie, są my już w środku pięknej restauracji U Przewoźnika, a ze mną są szef kuchni, pan Jarosław Liszka. Panie Jarku, będziemy sobie tutaj na ty, nie? No, przyważenie to tak. Na początek bryja. 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 Nic wam to na pewno nie godo. Starsze osoby pamiętają, cóż to ta bryja jest, ale ci, którzy nie poradzą, nie rozumią, to już wam tłumaczymy. Jozną bryja, że jest to danie główne i je się go kluskami, a dzisiaj będzie zupa. Zupa. I będzie zrobiona ta zupa z? Z suszonych śliwek, suszonych jabłek i moreli. To tak już troszkę ulepszone te morele, bo jozdą, że bryja się robi oczywiście z pieczek, suszonych gruszek, śliwek i jabłek. A zamiast śliwek domy dzisiaj morele. Do tego będzie też śmietonka, skórzica, czyli cynamon, korzeni. I wędzone kości. Wędzone kości, jozdą bez wędzonych kości. Bez toż dzisiaj będzie blak i nakrzy. No i do tego jeszcze będzie, jak zupa, to będą sztampowane kartofle. Okej, to co, ja włączę już koherek. Postawimy sobie te kości, żeby zrobił nam się taki fajny wywar, nie? No i bardzo ważna rzecz, bo my tu mamy te pieczki, nie? Ale jak my by te pieczki teraz zaczęli ważyć, to będę tak mono do samego cimoka ważyli i one by były dużo twarde, bez to, że mamy już namoczone. Namoczone, ale bardzo ważna rzecz, nie śmiecie tej wody wyloć, bo ta woda do też szmak tej bryi, nie? To co, do ciebie. Jarek, powiedz mi, skąd pomysł na bryja w ogóle w karcie, no bo to jest bardzo odważne. Bryja to był pomysł szefa z jego okolic, czyli z okolic Wisły Wielkiej pochodzi. Czyli taki smak dzieciństwa. Smak dzieciństwa, można powiedzieć. Jak za bajtla i postanowił dać to do karty. Wprowadzić do karty. Cieszę się powodzeniem. No cieszę się powodzeniem. Jak ktoś lubi suszone owoce, to, ale to chętnie spróbuje. Ludzie do tego się też muszą przemóc, nie? Przemóc. Bo ja pamiętam, jak mi starka zawsze rozprawiała, to bryja jedli w piątek, jedli właśnie z kluskami, z kartoflami, z ciemnymi kluskami. I to było takie postne danie. Dzisiaj mamy wersję ulepszoną, no bo jak ludziom nie wonią wędzonką, to to je nic wert. Będzie smacznie, będzie dobrze, to wam na pewno mogę powiedzieć. Kości nam się poważyły, myślę, że już pomału chyba ich możemy wyciągnąć, nie? Ja. A tu ciepniemy se nasze pieczki, czyli namoczono gruszka, jabłko. Ja te dwa zostawię. I jeszcze morela, nie? To ja. Mogę ciepać. Ja. Takie mięsite, nie? I oczywiście ta woda też tu wlewamy, bo to jest szmak. No i to się teraz będzie musiało tak długo ważyć, aż się wszystko zmięknie. Wręcz rozważy. Rozważy. Czy zrobi się taki trochę gist, nie? Nie. Często się godo, że zrobiła ci się z tego bryja, nie? Stąd też chyba nazwa bryja. Taki gist. Taki gist, ale bardzo smaczny. No i przede wszystkim bardzo zdrowy. Pierwej ludzie zbierali, suszyli w bradruach i nie mieli problemu z perystaltyką jelit. A teraz bierzecie, roztomań te pilulki, a to wcale nie jest potrzebne. Styknie se taką bryja, zjeść i roztydniu. Wszystko będzie roztydniu fungować tak jak trzeba.
i jeszcze morele i uzaś, teraz się to musi poważyć, a my mamy mały fajland. Kochani ludkowie, nasza bryja już jest bryjowato. Rozważyło się to wszystko na amen, ale nie będziemy Was z Jarkiem cyganić i już na koniec my to troszkę wspomogli blenderem, blenderem, nie? Żeby to było fajne, gładkie. Co teraz? Przyprawiamy, nie? Przyprawiamy. Cukier. Cukier, ja. Cukrem ta, trzeba dać pozór, ja. Nie? Sól. Soli. No i jeszcze cynamon. Po mojemu skórzica musi być. Świeżo poczyty jest najlepszy, nie? Nie. Działo antybakteryjnie. Chociaż mamy lato, to z tą pogodą też jest roztomańcie. Po tym bajtle chodzą takie uciąpane, jakby se bryja zjadł, by im nic nie było. I śmietanka, nie? Yeah. Słodko, kremówka. Już po wyłączeniu. No, myślę, że te śmietanki mamy dość, nie? Yeah. I co, podgrzać te posztampowane kartofle, tak troszkę i... kartofle. Sieknymy, żeby były ciepłe, żeby były gorkie. Nałożymy na talerz i ciamamy nasza bryja. Patrz, jakie fajne się mi pire z tego zrobiło, z tych sztampowanych. Hej, mamy tu, mamy ten talerz, ja. Na środek. To tak może łyżką lepsze pójdzie. O, taka kuleczka jest. Nie. Fajnie formuje. Oleja zupy. Taki bryjetok jeszcze nie jadł. Gruszki. Gruszki. Na pośrodek i meliska, żeby troszkę było bardziej kolorowo. Kochani ludkowie, taka bryja. No nie powiem, zrobiono ice pick, bo ona musi postać. Pierwej baby miały to zawsze na skraja, na blasze węglowej. To tak pomału pykało. My sobie pomogli blenderem i też my uważali. Jedzcie, bo zdrowe, bo dobre, a kieremu by się nie chciało, a chciałby sobie wspomnieć, jak to smakuje, no to niech przyjedzie do przewoźnika w Tychach i będzie mógł spróbować. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jarek, bryja była bardzo dobro, mnie bryja zawsze smakuje, a nadanie główne, kochani ludkowie, Jarek proponuje dobro, kaczka z jabłkami. Pieczono z jabłkami. Pieczono, pieczono, ale bardzo ważna rzecz, my ją najprzód obsmażymy tak wartko na patelni, żeby ona dostała skórki i wtedy ona się zamykła. No i mięso jest bardziej soczyste, nie? Jabłka mamy, najlepsze, żeby były takie winne, pokwaskowate. To może ja teraz te jabłka potajluję na takie mniejsze, nie? Ta kaczka obciaprą, posola. I będziemy ją ciaprać w majranku i troszkę oleju z majrankiem, żeby się fajnie trzymał. Oczywiście sól. A do pośrodka domy majranek świeży, że mamy go teraz pod dostatkiem. Rośnie w zegródkach, a jak rodzimy zegródki, to sobie może kupić. Czy na torgu, czy we sklepie. To dowo taki blank i przyszmak. Okay. Będziemy to styrkać. Będziemy się fajnie pociaprali. I jeszcze majranek świeży. Do pośrodka, żeby woniało. Super wonią. Tak to tam trzeba postyrkać, nie? A jeszcze trochę jabłek. No, trochę tam lezie. Pojemna ta kaczka, nie? Yeah. Jabłka będą parować. Przy okazji kaczka będzie mięciutko, soczysto i będzie dobrze woniać. No i mamy dodatek, nie? Gotowy. Yeah. Teraz ją hefniesz, ja. Tymi wykałaczkami. Dobrze, słuchajcie, żeby kaczka poleżała. O, no mnie nie będzie leżeć, bo nie mamy czasu, nie żeby mamy leżała. Zaraz ją przez noc smażać, ale jak tam kiedyś moczas i mu się nie śpiecho, to sobie na noc może tak wyciaprać. No i kaczuszka na patelnia. A, zaskrzyczało, to jest ten klank, słuchajcie. Na złoty kolor z każdej strony i potem do piekarnika tak z półtorej godziny, godziny. Ona nie ma za wiele. Taka kaczucha. Kochani ludkowie, kaczka mamy już z jednej strony obsmażoną. Pamiętajcie, żeby nie przykrywać deklem, bo ona puści wodę, a to nie o to chodzi. I druga zasada, broń Boże, żadnego tłuszczu, bo ona motela swojego fetu, że puści, a dobrze zrobiono kaczka, to jest taką, że ma chrupiącą skórka, nie? Ja, jest pieczona na własnym fecie. Dokładnie. I cały ten tłuszcz jest wytopiony, że tam nie ma
żadnego fetu, że jak ugryziecie, to jest jak chips chrupiąco. My ją teraz dumy najlepszy do jakiegoś naczynia żaroodpornego, żeby się nie wysuszyła, a ten tuż jak będzie parował, to będzie automatycznie nawilżał całą kaczucha, no i jabłka, że już się ciesza. Takie jedzonko będzie. To co? Idziemy. Ale wonią. Super. Kochani ludkowie, mamy już tu kluski uważone, modro kapusta już na nas czeka. Kaczka gotowo. Kaczucha, wygląda. To co, możemy ją dopować, nie? Yeah. No te... A ta skórka... Aż szkoda te wykałaczki wyciepywać. Proszę bardzo. Tak, a i obda kluski wykładać. Troszkę może tego fetu, nie? Żeby tak... Tłuszczyku. To feto tak źle brzmi, nie? Kluseczki. Jak kluski zrobi, to każdy przedstawi. Chyba nie musimy tłumaczyć. Tak. Konsekwencyjnego jabłka. Trochę majranku. I tako kaczucha zrobiono. Zaraz pokosztujemy, popróbujemy z modrą kapustą, jak to na Śląsku zawsze bywo. No a nie eno tu w restauracji u przewoźnika takie śląskie smaki gdzie spróbować, bo macie też inne rzeczy, nie? Mamy królika, mamy gęś, tam gdzie zapraszamy. Jakby kiedyś chciał pokosztować takich prawdziwych śląskich smaków, to musi sam przyjechać. Smacznego. Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, jak to na Śląsku bywo, musi być dobry maszkiet. A jak dobry maszkiet i taki tradycyjny, to są to ajerkuchy. Chociaż z tymi ajerkuchami też to roztomancie bywo, bo tu ajerkuchy będziemy robić z maślonki i będą troszkę inksze niż ja już nie rozprezentował, bo ja ajerkuchy robię z natronem. Tu kolega mi godo, że dzisiaj robimy bez, ale do tego będzie apfel muskiery, też sami sobie zrobimy, a że mamy sezon też na pozimki, to tam kieroś pozimka dociepnemy, żeby to szmakowało dobrze. A ajerkuchy cieszą się powodzeniem? Cieszą się powodzeniem. Ja myślę, że taki nie. Śląski deser. Jak bajtle przyjdą, to wcale, nie? A ajerkuchy, czyli placki, takie cieniutkie. No ja robię z kiszki, dzisiaj z maślonki. Samo zdrowi, naturalnie, bez jakiejś chemii. No to co, chytamy się roboty, nie? Chytamy się. Pierwsze co, to zrobimy sobie ten apfelmus i jabłka. Jabłka pokroć takie poseczki, czy tam w kostkach, żeby było drobniejsze. I zaraz będziemy ciepać na patelnia ze skórą. Tajlujemy z kisz tego, że w skórze, pod skórą jest dużo wartości odżywczych, nie? Może ciutek tam dumy masła, żeby też fajnie wniało, żeby się te jabłka na początek nie polyły. I masło sobie też zeskwarzymy do naszego ciasta. Do ciasta i to też jest nowość, bo ja nigdy tłuszczu nie dowłam do ajerkuchów, ale żeby będziemy ich robić bez tłuszczu w takim bez układzie, tłuszczu. Wtedy one będą fajne, bo tłuszcz będzie w środku, to styknie. To ja też włącza i tego masła wyla tak na kołyszka konkretno. Bo maślunki będę mieć pół litra, pół litra i jak sama nazwa godo, ajerkuchy, czyli dużo jajec, aż pięć? Pięć jajec na pół, na pół litra. No to co, ja już pomału ciepia te jabłka. Tak, tych jabłek tu tak mamy, ja wiem, z pół kilo. Tego będzie dużo, dużo mniej, bo jak to odparuje, jabłka się skierkną, to się troszkę zżeluje i z tego się zrobi taki mus jabłkowy, jakbyście nie wiedzieli, co to jest apfelmus, nie? A to styknie, no dodać apfel, czyli jabłko, już mamy mus jabłkowy. Tak. Ja to już pocukruję, wtedy jabłka prędzej puszczą. No, cukru nie będziemy żałować. Może zrobię ciasto już. Idziesz robić ciasto, ja? Nie. Okej. Okay. Czyli maślona. Maślona. Proszę bardzo. A czemu maślonka, a nie kiszka? Maślonka mi się lepiej sprawdza niż, ja? Niż kiszka. Człowiek się całe życie uczy, a głupim umiera, nie? Soli. Żeby nie były płynne. Cukier. Żeby nie było za mało słodkie. Jajca, ja ci mąka by da sól. I jak się rozkwarzy,
Maślunka to jest taki wdzięczny temat, rzut maślunki. Na Śląsku bardzo często używany produkt. A wszystko z tego, że kiedyś w koczej chałupie była krowa, a maślunki było za tela. No, to ciasto musi być takie dość gęstawe, nie? Ja. Dowóż troszkę cynamonu do ciasta. Do jabłek. Do jabłek samych. Do jabłek mamy jeszcze czas, ale docieplę już tam naszych goździków, żeby woniało. Ciasto mamy prawie gotowe i nutę masło. Dość gęste. Dość gęste. Już zaczyna fajnie woniać, ale domy jeszcze mu chwilka, żeby go lekko przybrunocić, ale pamiętajcie, żeby cały czas wyrlać. A do tego, słuchaj, mam takie fajne zioło, które jest słodkie jak miód, a nie wiem, czyś próbował? Stevia. Stevia. Jak przegryziesz listek, to bez mała 10 razy bardziej słodki niż cukier. Słodkie. To do tych, którzy mają cukrzycę, to weźmiecie się dwa listki, nie musicie cukrować, nie? Dobra. Masło mamy brunocone. Tak. Jeszcze trochę mąki. No wiadomo, tłuszcz teraz. Ale wonia, słuchajcie, to jest ta woń, która ma być w każdej śląskiej chałupie i nie jedno śląski. Jak se zrobicie takie ajerku. Jeszcze jedna łyżka. To bajtle, ale będą radę. A jabłuszka mi się tu smażą. I apel mus będzie jak ta lala. Teraz jeszcze jedno zetrza skórzicę. Ja tu mam świeże podzimki. A, no czerwiec, to muszą być podzimki, nie? Przygotuję tu do dekoracji. Po śląsku truskawki. Możemy zaraz smażyć. Ja. I myślę, że za chwileczkę możemy smażyć nasze ajerkuchy. Trochę to jedno przeferlą. Już zawoniało. I ci, co nie lubią skórzycy czy cynamonu, niech się jednak przekonają, bo ona działa antybakteryjnie, nie? To co? Lejemy. Lejemy. Tak na grubość 4 mm, około tak ungefernie. Żaden z tego szczylać przecież nie będzie. Ale pomaszkę cynę. To co, przeciągujemy, prawda? No, na drugą stronę. Myślę. O, elegancki. Rumiany. Do tego i feferminica pasuje, nie? Tak świeżo. Albo chcę zrobić kompot z rabarberu, albo z pozimek. Popijać. Tak się jadło. Tak się powinno jeść na Śląsku. No, bierzemy, nie? Dobra. To co, nakładamy? Ajerkuchy, ja na talerz. To jedź, chopie, a ja zaraz będę drugi szup smażyć, bo jest nas dwóch, nie? Ja. No daj mi mus. Proszę. Poprzekładamy to. Daj ci to heca, bo to jest, chopie, ciężkie. I ajerkuch. Jeszcze na górę też przyjdę jabłka, ja? Stevia, żeby... Podzimki. Podzimki. Stevia, jak kiedyś przegryzie, to na 1000% jakoby cukru chcę troszkę ugryz. Ale mamy podzimki dość pokwaskowate. No i praktycznie taki mamy super maszket. Mamy gotowy taki ajerkuchy swojski, domowej roboty. Co tu więcej chcieć? Eno se zaparzyć bunka, siedzieć ku stole i ciamać. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz.
Wszystko naważone, napieczone. Dzięki bardzo za współpracę. Dzięki. Jeszcze, no, poproszę o sztympel, że tutaj był w restauracji u przewoźnika w Tychach. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Kochani ludkowie, my się już widzimy za tydzień. Jak zwykle będzie smacznie, będzie dobrze. A jakbyście chcieli dowiedzieć się, jak się robi takie ajerkuchy albo śląsko-bryja, to wleźcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl. Tam już wszystko będzie stoło z razem, z receptem, jak to wszystko zrobić. To co, próbuję? Próbuj. Przygryza se stewią, nie? No bajka. Rączka gotuje.